ogłosiły, gdzie ich miejsce, na cmentarz żydowski, działająca w Polsce, Izraelu i Stanach Zjednoczonych Fundacja From the Depths, w tłumaczeniu z głębin, przywraca w ten sposób pamięć o ponad 1200 cmentarzach żydowskich. Marta Szkodlarek. Ulica Piłsudskiego, cicha, położona na obrzeżach Olkusza. W tym przedwojennym budynku było liceum ogólnokształcące. Ogrodzenie wokół szkoły zbudowano dopiero po II wojnie światowej. Za materiał budowlany posłużyły macewy, żydowskie stele nagrobne z olkuskiego Kirkutu. Kilkadziesiąt większych i mniejszych fragmentów. Tablice połamane tak, by idealnie wkomponowały się w betonowy mur. O tym, że tu są, poinformowali starsi mieszkańcy Olkusza. Ludzie w naszym pokoleniu, czy pokoleniu naszych rodziców, mogą zupełnie nie zdawać sobie z tego sprawy. Natomiast kiedy pytaliśmy się osób starszych, to oni doskonale pamiętali nawet te konkretne dni. Pamiętali, kiedy te nagrobki były wywożone z cmentarza i używane jako materiał budowlany. Żaden z członków Fundacji From the Depths nie spodziewał się, że przywieziono ich tu tak wiele. Zobaczyliśmy ich tyle, przecież to nagrobki, a przecież one do kogoś należą, do czyichś ojców, matek, dziadków, żon czy mężów. Wyciągając je stąd, przywracamy pamięć o nich. Macewy zostały przywiezione z nowego cmentarza żydowskiego. Została z niego połowa. Przed wojną na całym terenie pochowani byli Żydzi z okolicy. Dziś stele nagrobne wróciły na swoje miejsce. Dokładnie rok temu wolontariusze fundacji wykopali z pomiędzy kostki brukowej małe kawałki macew na rynku w Słomnikach. Przez kilkadziesiąt lat mieszkańcy chodzili po nich, nie wiedząc, że to elementy żydowskich nagrobków. Dziś młodzi wolontariusze, którzy przyjechali tu ze Stanów Zjednoczonych i Izraela, słuchają o polskiej historii Żydów. Chcą dowiedzieć się jak najwięcej, by po powrocie do domów wiedzę przekazać kolegom. Próbujemy zrozumieć postawy i zachowania ludzi, zarówno Żydów, jak i nie Żydów. Poznajemy wspólną historię, jak to się stało, dlaczego tak się stało i jaka jest przed tymi ludźmi przyszłość, przed ludźmi dotkniętymi Holokaustem. To nie koniec pracy młodych Izraelczyków i Amerykanów przy dawnym olkuskim ogólniaku. Trzeba będzie tu wrócić, bo pod asfaltowym placem odkryto dziś kolejne macewy. Marta Szkudlarek, Kronika.